Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, na odległych lądach latających wysp, w najwyższej komnacie, w najwyższej wieży, zamknięta była księżniczka, która nosiła piękne imię Yoshihita. Było wielu śmiałków, którzy próbowali ją uwolnić. Niektórzy byli naprawdę blisko, jednak żaden nie wiedział, co tak naprawdę może pomóc odzyskać wolność uwięzionej księżniczce. A była to oczywiście łapka w górę, którą powinieneś właśnie zostawić pod tym filmem. Siemano, witajcie z tej strony Kifi. Dzisiaj w końcu, nareszcie, Hide and Seek. Będziemy szukać się nawzajem dzisiaj. Jesteśmy z taką dużą ekipą, jaką jest Kaifi, Yoshihito, strolowany, zły Maciek, paraliżująca depresja, slash lejmiś i biznesmen. Siedem. I słuchajcie, dzisiaj będziemy grać na takiej mapce, która jest parkiem linowym, a jak widzicie, biznesmen bardzo lubi parki linowe, więc będziemy dzisiaj chodzić po takich latających wysp. Okej, a więc ruszamy. Yoshi, chodź, pójdziemy razem. Gdzie jesteś? Tutaj. O, dobra, chodź, schowamy się w tam... wiesz. Dobra, tam, kurwa, tam, słuchajcie, tam. Jako, że idziemy teraz i tak naprawdę nic się nie dzieje w tym filmie, w tym momencie możecie zostawić łapeczkę w górę! Tak, słuchajcie, zostawcie tutaj 5000 łapek w górę, bo słuchajjecie, dawno nie było Hide and Seeka. A jeśli chcecie więcej tego Hide and Seeka, to musicie zostawić więcej łapek w górę. Wow! Więcej, dobra, czekaj. O jest! O nie, strolowany już szuka. To jest dobry pomysł w ogóle. To my zrobimy. Zapytaj beczkę. Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale lepsze to niż wyjście tam na górę. Myślisz, że on też będzie chciał zapytać beczkę? Okej, dobra, o! Pierwsza ofiara dzikiego zwierza. Napiszcie znicz w komentarzu. Wow! Znicz Maciek. Znicz Maciek. Dziki zwierz, tak to sobie. Wyobraziłem sobie takiego znicza Maciek, no nie? No, kampania na Dzień Wszystkich Świętych. Znicz Maciek, znicz biznesmen, znicz Filipek. Znicz Hubert. O, widzę strolowanego. Jak? Czasem tajemną wiedzą musisz szukać koło wieży maga. Ej, to chyba o nas. To jest chyba o nas, Yoshi. No. Nie! 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 Chyba widziałem, jak wyglądał na mnie. Co? Jak się wystraszyłem. Ej, on mnie nie widział? Co? Nie dam ci się! Tak łatwo. Boże, ale ja byłem pewny, że on mnie zauważył. Gdzie on jest? Bardzo wysoko. Na pewno wyżej od ciebie, strolowany. Lewo. Drodzy widzowie, nie wiem czy widzicie, ale strolowany jest tutaj. A biznesmen jest tutaj. Skakuj po tych meteorach. Bihop, nie! Czy on spadł? Tak, daj, bihop. Bum, bum. Dawaj, strolowany. Mistrzu skakania. Jest! Yes. Dobra, jeszcze widzisz, raz. Był taki film, upadek w kastrawę. Nie! Nie! Bihop. Oj, biznesmen w tej chwili wybrał inną drogę, że tak powiem. Nie! Zaczyna się staczać. O nie, on to robi. On go wnuwa, ale jak? Nie! Trollowany! To! No, weź ty tak widziałem tego morsika mojego. Widziałeś. Dawaj, hops. Hops. A. Gdzie jest mistrzu? Seriously? Jak on go pluł? Nie, naprawdę. O! O! No i niestety koniec. Okej, lecimy kolejną rundę, tym razem szukającym będzie zły Maciek, więc będzie naprawdę źle. No dawaj. Ja widzę tylko jakąś lamę. Ej, mówisz, nie obrażaj, jestem piesełem. Ej, ja chyba jestem u kowala. O, zły Maciek, pierwsza ofiara i biznesmen. Kto by się spodziewał? Nie. A dlaczego nie? Nie. A dlaczego nie? Po prostu nie. Nie. Maciek, idź na przygodę. Nie! No byłem schowany w kamieniu, słuchajcie, byłem schowany w kamieniu.
Jak to możliwe? Życie księżniczki i jej różowej kurki. Co? Chodź kurko, pogłaskam cię. No czy, mógłbyś no. Czy mógłbyś przestać mnie sprzedawać? Co? Co? Ja jestem księżniczką i mam różową kurkę. Kurko. Chodź. Kurczę, no, powiem, plejmiś to. Też ma różową kurkę? Plejmiś da ci buziaka i zamienisz się z ogra w księżniczkę. To jest bardzo inteligentna. Plejmiś to potwór z jeziora. Trochę taki Loch Ness. Ale strolowany po prostu stoi na środku wyspy. Fuck! Jezu, prawie wypadł. Jezu! Księżniczka prawie wypadła ze swojej wieży. Dokładnie. Rycerzu! Podejdź tu proszę. Chodź. O jest. Chodź, dam ci... Pukielbosów. Chyba łonowy. W sumie trochę siedzę w tej wieży, więc no, mógłbyś nie przekupić. To możesz zjechać na swoich włosach. No, na ciebie zjadę, gościu. Nacisnął kurę i go tepło. Co? Maćku, tu jestem. No. Maćku, a wiesz gdzie teraz jestem? O Jezu. Po drugiej stronie. Wiecie dlaczego Maciek nie może wyskoczyć? Bo musicie zasubskrybować ten kanał. O właśnie. Wbijamy klikiemu 200. Ty Maciek kliknął subskrypcję i zobaczcie, wzniósł się na szczyt. Na szczyt tej wieży. Jeśli ty też chcesz być na szczycie, musisz kliknąć subskrybuj pod tym kanałem. Teraz. Gdzie jest Maciek? Maciek. Ale możesz się wytaplać tutaj w tej sadawce. O nie, dobra. Bo musiałem wyjść, bo się zbugowałem. Co? Ja już przestaję wierzyć w ten świat. Rzuciłem mu smołka przez Maćka i Maciek nie wie co się dzieje. Ja się nie... Uważaj Yoshi! Nie mam weny. Opa. O, strolowany umarł! Ostatnie sekundy. Słuchajcie, niestety zły Maciek nie podołał. Dobra, słuchajcie, w tej rundzie ja będę szukał. Już za 3 sekundy startuję. I miejmy nadzieję, że ja to podołam. No, ja mi się wydaje, że ja to znajdę wszystkich. A, więc tutaj się startuje. No, interesujące. Na pewno mnie nie znajdziesz, Kiki. O, a kto tam... Poczekamy na niego. Cześć, strolowany! O kurde, jak ty to tam zaczynasz? No. Od kiedy to takie rzeczy się dzieją? A, od zawsze w sumie. Ała. Może mnie boleć. Strolowany! No. Nie życzę ci, żebyś spadł, ale nie płakałbym po tobie. No ja po tobie też. Wow! No rzeczywiście. Dobra, tego dzikiego zwierza to sobie odpuszczę na razie. Ale no, pójdę... dobrze skacza, jak szukam to nie potrafię. Ale tutaj ktoś mi nie pasuje. Biznesmen. Co ja powiedziałem? Biznesmen. 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 Biznesmen! Co ty robisz? Już jest obity, więc to najważniejsze. Ej! Zniknął! Kto by tak... Biznesmen, biznesmen! Kto wejtuje tak jego ciągle? Biznesmen, jeszcze się nic nie odzywa. No, smoku jest ktoś. Mam go! Nie, 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 teraz nie odpuszczę. Dziachnąłem go, ciabnąłem go! Jak on go bejtuje, Jezu. Jak on go bejtuje. Jak on go opluwa w tej chwili. O nie, złapę go, złapę go. Ale... Kurczę, ciężko się tu biega, muszę wam przyznać. Nie, nie, teraz już nie odpuszczę. O, nareszcie. Nareszcie. O, a to jest ta słynna różowa kurka. Ja nie wiem, Kiwi. O! O! Ej, ale to nie... Gdzieś, no blisko, ale nie do końca. Ej, kurczę, no bo ja jestem... Widzę twoje nogi, widzę cień twoich nóg. Ja podejrzewam, że... To coś jest na rzeczy, jeśli wejdę sobie tutaj. No nie, teraz jest pode mną! Jak on to robi? Great bait, bait. Yoshihito! Sprawiedliwość cię dopadła. Boże, gdzie jestem? Ja nie mogę. No wychyl się! Ale ma czarne. O nie! Ja pierdzielę, dwa poziomy.
Najbardziej, kto mnie drażni, to jest Playmiś. Bo on jest w tej sadzawce, ale w sumie to nie wiem, jak tam wejść. Fajnie podeszły. Mam go! Co? Mam go! Jezu! Ale to było ciężkie. Dobrze, ja wiem, kto mi został i wiem, gdzie. No niestety, tak wysoko. Mam cię! Mam go, jest! Udało się! Dobra, słuchajcie, ostatnia runda. Możecie obstawiać, kto zginie jako ostatni. Tym razem strollowany będzie szukał po raz kolejny już dzisiaj, a ja chciałbym znaleźć jakąś nową krypkę, chociaż w sumie znalazłem już parę takich fajnych. Ale nie idźmy na to, co znane. O! To mi się podoba. Okej, okay, pierwsza ofiara już za nami, biznesmen. Dobra, nie widział mnie. Nie widział mnie. Jesteś tu? No nie, ja cię z daleka widziałem, wiesz. Już. Okej. Strolowany, gdybyś był na moim miejscu, nie wytrzymałbyś tu nawet 100 dni. To? Nie! Yoshihito w domowych warunkach chowany. Przy kominku ogrzewany. Człowiek z edukacją. Więc słuchajcie, ostatnim żywym został Maciek. Jezu, nie. Mieszka w piwnicy pod wieżą. W piwnicy pod wieżą? Tak. A tu jest gdzie? Powiedz mi, Maciek, dlaczego trzymają cię w piwnicy? No nie wiem, no biznesmen mnie ze swoimi dziećmi. Nie, strolowany szuka piwnicy na piętrach, nie? On to jest geniusz. Pisza tam powiedziałem. Albo najlepsze, mówi, no piwnica na wieży, to ja wiem, no i szuka po domach, nie? A to jest piwnica w wieży, więc nie szukaj w domach. Ile mamy wież na tej mapie? Raz. I tyle. No, zapewne nie ciężko, to nie jest wieża, strolowany. A, to co to jest wieża? Nie, dlaczego on jest taki militarny? To jest wieża. No tak, to jest wieża, no. No tak, ale taka w której mieszkały księżniczki. Gdzie jest wieża? Strolowany. Tu. O, zobacz, rzeczywiście. No jest w piwnicy. Siema. No ja do kumpel. No coś tak zejść chyba nie może. Z jakiegoś powodu. Ciekawe, dlaczego nie możesz zejść. O tak, piwnica na pewno jest na najwyższym piętrze. No. No faktycznie. Słuchaj, Harry Potter gdzie mieszkał? Dobry wieczór. No cześć, ale gdzie mieszkał Harry Potter? Harry Potter mieszkał w Harvardzie. Proszę o to. Nie. A przed tym, zanim się przychodził do Harvard. Noga ci wpadła. O, widzisz, tam nóżka ci wpada. Myśli. Ooooooo! A więc słuchajcie, jako ostatni zginął zły Magic. Mam nadzieję, że dobrze obstawiliście. Jeśli wam się film podobał, to zasubskrybujcie ten kanał, zostawcie lajka i wbijajcie na kanały wszystkich tutaj gości moich, które macie w opisie. Siema! Do widzenia!